Welon i Mucha. Zaprasza Gabriela Jelonek. Witajcie w kolejnym odcinku programu Welon i Mucha przy mikrofonie Gabi Jelonek. I w pierwszym odcinku po nowym roku porozmawiamy o fryzurach ślubnych. Ze mną Katarzyna Marlewska, stylistka fryzur, fryzjerka. Cześć. Cześć, cześć. Jeżeli wybierzemy już swojego fryzjera, który przygotuje dla nas to upięcie, czy też inną fryzurę na nasz najważniejszy dzień w życiu, no to z czym musimy się do niego udać? Bo zakładam, że robimy wcześniej fryzurę próbną, żeby też w ciemno nie oddawać się w czyjeś ręce. Zaczęłabym w ogóle jeszcze krok wcześniej, zanim wybierzemy fryzjera. Bardzo często spotykam się i słyszę też od koleżanek fryzjerek o pannach młodych, które przychodzą do nich na ostatnią chwilę po 2-3 nieudanych próbach. I zawsze się zastanawiamy, dlaczego to się, jak to się dzieje i jakby może jesteśmy w dość zamkniętym kręgu, te osoby, które dość dużo czasu znają się wszystkie, ale bardzo ważne jest, żebyście sprawdzały fryzjerów i ich portfolio. Dobrze jest na tej rozmowie takiej wstępnej, kiedy się rezerwuje termin, po prostu się zapytać fryzjera prosto w oczy, patrząc mu, czy to są jego fryzury. Niestety zdarza się często, że salony wrzucają nie swoje zdjęcia prac, albo wrzucają zdjęcia tylko z jednej strony danego upięcia, co już powinno sugerować nam, że tam może być coś nie tak. I ilość tych fryzur w portfolio, bo każdy fryzjer będzie czesał. Tak jak każdy fryzjer potrafi coś obciąć, każdy fryzjer potrafi nałożyć farbę, to tak sombre czy krótkiej fryzury też nie każdy fryzjer będzie potrafił zrobić z właściwym efektem, efektem z Instagrama. Tak i z upięciami też bardzo ważne, żeby sobie dokładnie przyjrzeć się pracom danej osoby. Tutaj działa też poczta pantoflowa, pytać znajomych i tak bardzo dalej. Bardzo. I najlepiej ja też, jak swojej fryzjerki szukałam, bo też brałam ślub w zupełnie innym regionie Polski i nie miałam czasu, nie śledziłam tamtych fryzjerów, to po prostu siedziałam na grupach ślubnych na Facebooku i szukałam, jak wrzucały dziewczyny recenzje ze swoich ślubów, wrzucały swoje zdjęcia, to po prostu sprawdzałam, gdzie się czesały. Po prostu pytałam, pisałam do nich albo komentarze, albo wiadomości, cześć, gdzie się czesałaś. No i potem sobie sprawdzałam fryzjerów i w ten sposób znalazłam Martę, z którą się do dzisiaj kolegujemy, bo się okazało, że też jej fryzura była wykonana świetnie, ale okazało się, że ona też czesze, no i finalnie ona czesała mnie do ślubu. Czyli przez głupią grupę z Facebooka po prostu mamy i fryzjera, i znajomość do dziś. Więc jak już idziemy w fryzjera z tym portfolio, ważne jest też, jak ten fryzjer podchodzi, czy właśnie proponuje nam fryzurę próbną, co mówi na tej fryzurze próbnej. Często spotykam się z informacją, że fryzura próbna jest tylko tak o, tylko po to, żeby panna mogła sobie zobaczyć mniej więcej fryzurę. Częste zdanie, które słyszą dziewczyny, to, że na ślubie będzie lepiej, na tak, ślubie się utrzyma, nie daje się właśnie tyle lakieru, że to nie jest 100%, albo że musimy rozwalić fryzurę od razu po próbie, żeby nikt nie zobaczył fryzury panny młodej, żeby ona miała niespodziankę. No tylko ona będzie mieć niespodziankę, jak ta fryzura rozpadnie się tak samo szybko, jak została rozpuszczona na próbie. A tak się dzieje. Czyli absolutnie w to nie wierzyć. Nie. Raczej uparłabym się wyjść w tej fryzurze, nawet jeżeli miałabym tylko w niej dojść do domu, to zawsze jakby w innym świetle mamy chwilę do namysłu, żeby się jeszcze raz zobaczyć, porobić sobie zdjęcia dokładnie dookoła, żeby, wiadomo, to są włosy, nie ma się co szczegółować szczegółów, ale dobrze jest nabrać sobie dystansu, tak jak do wszystkiego, nie? Jakby gdzie musimy podjąć decyzję. Co do terminu fryzury próbnej, zazwyczaj 2 miesiące przed ślubem to jest dobry czas. Jeżeli idziemy do fryzjera, który ma bogate portfolio, albo go znamy i znamy jego pracę, pracował na naszych włosach. Jak nie znamy fryzjera, to zanim podejmujemy decyzję o jego wyborze, koniecznie umówić się na fryzurę. Nawet taką, żeby on nam zaproponował pokazać kilka propozycji, które nam się podobają i niech on już zrobi swoją inwencję. Mamy wtedy czas się poznać, bo po prostu jesteśmy też ludźmi. Ślub to jest bardzo stresujące wydarzenie i te 1,5 godziny u fryzjera na krześle może albo nam pomóc w tym dniu, albo pogorszyć sytuację, więc warto znaleźć człowieka, z którym nadajemy na tych samych falach. No to jak już wybierzemy tę odpowiednią osobę, czasami też przechodząc przez kilka miejsc, co musimy mieć ze sobą, wybierając tę naszą fryzurę? Zdjęcia. Przynajmniej ja stosuję metodę zdjęć, bo łatwiej jest mi wytłumaczyć na zdjęciach, porozumieć się, o co komuś chodzi dokładnie. Czyli inspiracje naszych fryzur. Tak, inspiracje. Zdjęcie sukni
zawsze pytam o buty. Wszyscy się dziwią, dlaczego pytam o buty, ale moim zdaniem buty bardzo nadają charakter całej stylizacji. Bo możemy mieć bardzo prostą sukienkę i do niej delikatne baletki, ale jak ktoś wyskoczy w czerwonych szpilkach, to już wiemy, że tutaj luźne, romantyczne fale czy warkocze no raczej nie wchodzą w grę. Tu mamy do czynienia z osobą z mocnym charakterem, która będzie bardziej pewnie doceniała formę, lekką ekstrawagancję, gdzieś jakiegoś takiego twista, nie wiem, w postaci czegoś nieoczekiwanego w tej fryzurze. Więc suknia, buty, inspiracje. Bardzo fajnie, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, jeżeli przynosimy zdjęcia swoich poprzednich fryzur. Gdzieś tam z imprez. Bo bardzo ważne dla fryzjera jest to, jak na co dzień nosimy włosy, jak układamy chociażby przydziałek czy grzywkę, bo mamy pewne nawyki chociażby z poprawianiem włosów, które jeżeli fryzjer zmieni nam stronę przydziałek, to możemy sobie popsuć niechcący fryzurę po prostu przez to, że z przyzwyczajenia zrobimy ruch odrzucania grzywki, a pociągniemy za jakieś pasma, które no, nie powinny być ruszane z tej strony. Mhm. O to zapytać fryzjera przed wykonaniem fryzury. Dobrze jest ustalić, jaką fryzjer ma procedurę. Czy myjemy głowę u niego, czy myjemy głowę tego samego dnia rano, czy myjemy ją dzień wcześniej. Dodatkowo, czy używamy odżywki, czy nie używamy odżywki. Wiem, że ja używam odżywki i jakby mi to ułatwia pracę z włosami, bo jakby zbrudzić zawsze się śmieję mogę, a już nie doczyszczę włosów. One są wtedy bardziej sypkie, niektórzy na to narzekają. Śliskie, tak, ale wiele współczesnych technik fryzjerskich wymaga bardzo czystych, bardzo sypkich włosów, żeby móc na nich pracować. Kiedy włosy się elektryzują albo kołtunią, tracimy bardzo dużo czasu na rozczesywanie, zamiast skupić się na czesaniu. I to jest taka walka z wiatrakami. Można na to używać produktów, ale one też dodatkowo nam będą obciążać włosy, gdzie odżywka byłaby teoretycznie w głowie klienta obciążeniem, a tak naprawdę jest po prostu wyrównaniem równowagi, przywróceniem równowagi włosom. Więc to, czy używamy odrywki, czy nie, raczej czego na pewno nie robimy. Nie obcinamy włosów w tygodniu przed ślubem, nie farbujemy na dwa dni przed ślubem, w sensie trzy dni to już jest okej, ale dwa dni przed ślubem to już jest troszkę za późno. I nie stosujemy zabiegów regeneracyjnych, właśnie domykających łuskę włosa w tygodniu przed ślubem. To są takie trzy rzeczy, których nie robimy na pewno. Mhm. A czy warto zapytać naszego fryzjera, na jakich kosmetykach pracuje? Myślę, że przy czesaniu ważniejszy jest efekt w tym momencie ślubu niż konkretne kosmetyki. Kosmetyki często bywają taką kartą przetargową wśród fryzjerów, elementem lansu, myślę. Podbiciem ceny? Podbiciem ceny? No nie, jeżeli używamy droższych kosmetyków, to ta cena będzie po prostu droższa też. W salonie, oczywiście jak zaczynałam, to miałam kosmetyki takie, jakie gdzieś tam znalazłam, często po prostu z drogerii i uważałam, że są najlepsze na świecie. I do dzisiaj uważam, że niektóre pozycje z drogerii są takim must have'em, gdzie świetnie się sprawdzają mi do dziś po 5 latach, gdzie już moja wiedza jest dużo większa. Natomiast te kosmetyki drogeryjne lub z tańszych marek mają to do siebie, że są szkodliwe dla fryzjerów często bardziej. Bo jakby wdychanie tych oparów, gdzieś tego rozpylania można przypłacić zdrowiem i przypłaca się zdrowiem. I dlatego osobiście też śmieję się, że zostałam zmuszona na przejście na droższe marki. Są świetne, włosy są po nich wiadomo mniej zniszczone, bo one działają są tak samo mocne, ale działają, mają jakąś rekompensujące substancje w sobie, albo dodatkową pielęgnację stosuje się przy tych kosmetykach, która pomaga włosom, no ale dla mnie, jako dla fryzjera, po prostu komfort pracy jest dużo, dużo lepszy w tym momencie. Więc z tymi kosmetykami jest tak, że jak najlepszy kosmetyk nie załatwił umiejętności fryzjera, więc tu bym się na tym tak bardzo nie skupiała. Mhm. Zaczęłaś mówić wcześniej o farbowaniu, obcinaniu i tak dalej. Jak przygotować jeszcze włosy do fryzury ślubnej? Jak o nie wcześniej dbać, żeby one wyglądały dobrze w dniu ślubu? Jest taki mit, że do ślubu się nie obcina włosów, żeby były jak najdłuższe, bo z krótkich się nie da nic uczesać. To jest, owszem, z długich włosów wiadomo, można zawsze więcej. Na przykład można je też obciąć, jak będą za długie. Ale najważniejsze, żeby włosy były zdrowe. Jeżeli włosy są zdrowe, błyszczące, końcówki są
obcinane regularnie, nie ma na nich białych końcówek. Długo zapuszczone włosy mają to do siebie, że nawet jeżeli je podcinamy na długości, końcówki są zdrowe, ale po całej długości włosów to często widać przy prostych włosach, tworzy się taka mgiełka, widać po prostu te wszystkie odstające końcówki i one wszystkie są z białymi kuleczkami na końcu. Też jestem takim terrorystą pod tym względem, bo to po prostu psuje upięcie. Te rozdwojone końcówki zmieniają światło, które wpada we fryzurę, a światło we włosach daje nam to coś, to wykończenie fryzury. I jak nie możemy tego efektu uzyskać, to żadne zdjęcie nie wyjdzie tak, jakbyśmy chciały. Fryzury nie da się uzyskać na przykład gładkości, a z kolei wszystkie te takie bardziej luźne upięcia będą po prostu wyglądały jak kołtuny, bo ten włos się nie prezentuje dobrze. Mm-hmm. Dlatego myślę, że rok, a minimum pół roku przed ślubem, dobrze jest wtedy przeprowadzać zabiegi regeneracyjne, regularnie je podcinać. Są dostępne teraz zabiegi z gorącymi nożyczkami, które obcinają, zaklejają nam te końcówki bardziej niż standardowe nożyczki. Splitendery, maski, takie domykające łuski. Naprawdę tych zabiegów jest bardzo, bardzo dużo. Właściwie to takie strzyżenie porządne pół roku przed ślubem to jest dobry pomysł, rok przed ślubem, a potem właśnie pielęgnacja już taka coraz delikatniejsza, w sensie coraz delikatniejsze podcinanie. Farby, koloryzacje myślę, że w miarę regularnie, chociaż jeżeli chcemy uzyskać najpiękniejsze pojaśnienia, to też trzeba by to sobie zaplanować na 2-3 wizyty. Do tego ta ostatnia wizyta powinna być nie później niż 3 tygodnie przed ślubem, żeby ten włos też się uspokoił, żeby w razie jakiejś wpadki można było jeszcze poprawić tą koloryzację, bo no niestety z kolorem jest tak, że nie zawsze wyjdzie. Może być najlepszy fryzjer, ale zmienia się temperatura, zmienia się, włos nam się zmienia, jeżeli zaczynamy o niego dbać i po prostu może coś się inaczej podziać, więc bezpieczniej takie rzeczy jakby finalizować na 3 tygodnie przed ślubem. Mhm. I potem już leżeć i pachnieć. Welon i mucha. Jakie zabiegi pielęgnacyjne można wykonać takie na własną rękę i profesjonalne? Coraz więcej fryzjerów też świadczy usługi konsultacji domowej pielęgnacji, czyli nie tylko to, co mamy w salonie i ta regeneracja taka, nie wiem, ampułki, jakieś zabiegi sauny, nie sauny, tylko to, co robimy z włosami na co dzień. Natomiast na rynku jest bardzo dużo teraz naturalnych kosmetyków, jest ogromny trend, tak jak przyszło to do makijażu, tak teraz wchodzi do fryzjerstwa. Proste składy, słowo klucz. Ja osobiście się w tym nie wyznaję. Na szczęście do naszego zespołu dołączyła Magda i mogłam jej spokojnie przekazać całą tą działkę. Magda świetnie dobiera na takim spotkaniu z panną modą po prostu całą pielęgnację, którą powinna wykonywać w domu. Ustalają sobie, co ta osoba robi w ogóle z włosami i pod to przygotowujemy, bo niestety nie ma złotych środków. Nie ma jakichś takich produktów, które będą dobre dla każdego. A zaczynamy tak naprawdę od szamponu i odżywki, które warto spróbować to robić regularnie, w sensie zawsze użyć szamponu i zawsze użyć odżywki. Pamiętać o tym, że szampon spłukujemy ciepłą wodą, odżywkę możemy spłukiwać chłodniejszą wodą i to już dużo zmienia, jeżeli używamy regularnie odżywki, bo wydawało mi się to oczywiste, ale no przez te kilka lat z pannami młodymi wiem, że często jest to odkrycie, że odżywka jednak pomaga na włosy. I ważna rzecz, nie wystarczy mieć odżywkę, bo to jest też najczęstsza odpowiedź, że dziewczyny mówią, że no mają odżywkę, jak pytam, czy stosują, to już jest zazwyczaj gorzej, więc jakby posiadanie odżywki na półce nie pomaga, lepiej używać ją na włosy. Mm-hmm. A co z dziewczynami, które chcą iść do ślubu w swoich naturalnych włosach? Mam na myśli naturalny kolor, mm-hmm. a gdzieś pojawiają się siwe włosy i nie chcą ich farbować, no bo sobie postanowiły, że w swoim ślubie będą w swoim naturalnym kolorze. Jak tu im pomóc? Czy wyrywać te siwe włosy? Czy to jest... Zawsze proponuję najpierw zrobić próbną fryzurę i zobaczyć, jak bardzo gdzieś te siwe, pojedyncze włosy się rzucają w oczy, bo kilkakrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdzie to akurat nie przy pannach młodych mi się zdarzało, ale przy mamach, gdzie jednak ta farba okazała się, że była za wcześnie zrobiona i na ślubie pojawiał się już odrost, a jednak jak czesałyśmy fryzurę, to nagle nie było. Nie było widać, bo jakby uniesienie tych włosów od nasady w wielu przypadkach załatwia nam sprawę i te siwe włosy się chowają. Oczywiście, jeżeli świeci się jakiś tam srebrzysty drugi włos tak zwany, no wycinamy. No to nie jest dla mojego komfortu, tylko dla panny młodej, więc jeżeli ma jej się świecić przez środek włosów autostrada, bo taki jeden włos może jest cienki, ale zawsze się wtedy świeci jak... Szczególnie na ciemnych włosach. Tak, to go wycinamy. Chyba, że zauważam, że jednak tych siwych włosów jest więcej. I czasem dziewczynom to nie przeszkadza,
ale w upięciu takie jaśniejsze pasma, w tym i siwych włosów, bardzo mocno podkreślają to, w jakim kierunku układamy włosy. I czasem to trochę psuje ten obrazek, który tworzymy z upięcia, nie? Bo on podkreślają nam wtedy nie do końca te elementy, które byśmy chciały. No i wtedy proponuję koloryzację, a też dzisiaj już nie musimy mieć farbować włosów takimi permanentnymi farbami, które były kiedyś używane do pokrycia 100% siwych włosów. Są farby bez amoniaku, które powiedzmy, że no, działają jak kiedyś szamponetki, czyli łatwo się wypłukują z włosów, nie naruszają takich struktury. Fajnie przyciemniają włosy. Na siwe działają tak, że narzucają tylko jakby taką folię na nie, że nie są zupełnie pokryte, ale nie świecą się jak latarnie, więc to też jest całkiem przyjemny efekt. Mhm. I zazwyczaj to jest ważne, że przy tych kolorach, jeżeli dobieramy do naturalnego poziomu, nie jest konieczna kolejna wizyta, nie ma odrostu. Jakby nie. Ta farba się na tyle ładnie wypłukuje, na tyle ładne jest przejście, że nie wymaga to regularnego przychodzenia do fryzjera. Może to dla nas nieekonomiczne, ale przynajmniej klient jest zadowolony, że może zapomnieć na dłuższy czas. A włosy mają dla nas duże znaczenie, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Niejedna z pań płakała po wyjściu od fryzjera, więc... O, tak. Bo centymetr za długo obcięty na przykład. Widzicie, to jest też ważne. Warto ustalić z fryzjerem, ile on naprawdę widzi, jak mu pokazujemy, ile chcemy się obciąć. Bo często pokazując odległość, pokazujemy palcami i niektórzy, to nie tylko fryzjerzy, niektórzy patrzą na tą odległość pomiędzy palcami, a niektórzy patrzą na tą odległość jakby od paznokcia do paznokcia, a to już jest 3 centymetry zamiast jednego. Więc to jest bardzo ważne, żeby sobie dokładnie ustalić z fryzjerem ile albo dokąd mają sięgać po przełożeniu włosów do przodu. Welon i mucha. Ze mną w studiu Katarzyna Marlewska, fryzjerka, stylistka fryzur, znana w sieci jako Zaczarowane Warkocze. I rozmawiamy dzisiaj oczywiście o fryzurach, ślubnych upięciach. I do samych upięć chciałam wrócić. Jak dobrać fryzurę do swojego typu urody czy sukienki? Właśnie do czego dobierać i jak zdecydować się na tą właściwą? To jest bardzo dobre pytanie. Ja podczas zapisów zawsze proszę panny młode o to, żeby wysłały mi bardzo dużo informacji i część z nich się bardzo denerwuje, część twierdzi, że robię casting, bo każe się im zastanowić nad tym, w co będą ubrane, czyli jak wygląda ich suknia, jaką mają salę, jakie chcą mieć dekoracje, co im się podoba ogólnie we fryzurach, w ślubach, żeby zebrały te wszystkie swoje inspiracje, aha, i jeszcze swoje zdjęcia swojej twarzy przodem, bokiem i wtedy dopiero możemy ocenić, czy dana fryzura będzie pasować, czy nie. Bo fryzura nie dość, że musi pasować do kształtu twarzy, wiadomo, żeby nam poprawiać pewne niedociągnięcia natury, to jeszcze musi pasować do tej sukienki. Nie przerosnąć sukienki, ani też nie być zbyt skromnym, jeżeli idziemy na całość. Ale trzeba też zobaczyć szerszy kontekst. To, że mamy romantyczną, delikatną sukienkę, ale stoimy po środku wielkiej sali balowej, też ma znaczenie. I ta fryzura nie może z kolei zniknąć. Ona ma być dodatkiem do panny młodej, ale no też musi być widoczna. Częstym błędem właśnie przy dobieraniu stylizacji są takie bardzo proste, naturalne, lekko pofalowane włosy. Kiedy dziewczyny chcą na przykład wyglądać bardzo świeżo, dziewczęco, mają ślub w katedrze często, dużą suknię, mimo wszystko spokojną, ale jednak obszernych rozmiarów. Ładny, delikatny, rozświetlony makijaż, no i niestety te włosy po 2 godzinach od wyjścia do fryzjera wyglądają tak, jakby po prostu dziewczyna wstała i nic nie zrobiła. Często to jest takie przyklapnięte, gdzieś nam się zaczynają przyklejać pasma do czoła i no tutaj jest rola stylisty, żeby wybić ten pomysł z głowy, albo żeby tak zmodyfikować tą fryzurę, jednak nastroszyć ją trochę lakierem, podkarbować, żeby ona przetrwała w tym idealnym stanie do momentu przysięgi, a potem już niech się dzieje, co chce. Także jest dużo tych elementów, na które trzeba zwracać uwagę, myślę. Hollywoodzkie fale nie są dla każdego? To zależy od typu włosa na przykład? Tak. Tak, hollywoodzkie fale to jest w ogóle bardzo trudna fryzura, jeżeli chodzi o polskie wesela, bo jesteśmy jednak bliżej wschodu, jeżeli chodzi o imprezowanie. I polska panna młoda raczej po tym pierwszym stresie zaczyna się bawić. A fale hollywoodzkie, jak sama nazwa wskazuje, idealnie nadają się na ślub, na samą jakby uroczystość, ceremonię. Świetnie nadają się też do składania życzeń, kiedy stoimy w blasku chwały i tym czarze świeżo upieczonej żony, ale po 30, 60, 100 uściskach i po pierwszym tańcu z mostkiem wychylonym,
zadowolonym przez ramię partnera. Ta fryzura zaczyna przestawać zachowywać swój kształt. Z każdym obrotem robi się coraz luźniejsza i to już zależy od panny młodej. Jeżeli jest bardziej wyluzowana, myślę, że przeżyje ten zmieniający się obraz fal. Jeżeli jest bardzo zorganizowana i uporządkowana, to myślę, że ta fala, która zmienia kształt, będzie ją bardzo, bardzo denerwować. No i jeszcze jedna rzecz, że to jest też dość wymagająca fryzura właśnie technicznie. Te włosy muszą być podatne, bo nawet jeżeli je zmusimy do takiego wyglądania przez samą ceremonię, no to żeby potem nawet w trakcie, gdy ta fryzura będzie się rozluźniać, wyglądały te włosy całkiem ładnie, musi być odpowiednia gęstość, długość, no i podatność na skręty. Jak dobierać je do kształtu swojej twarzy na przykład? Bardzo często dziewczyny skarżą się na to, że mają pyzate policzki. Wiadomo, każda z nas chciała być chudsza i pamięta te czasy, kiedy była chudsza, a teraz to już jesteśmy najgrubsze. Więc okrągłe policzki najlepiej, wydaje się, jest maskować rozpuszczonymi włosami, a nie zawsze to nam służy. Często, gęsto warto włosy upiąć na przykład do góry, kiedy wydłużamy w ten sposób sylwetkę. Wypuścić kilka dosłownie pasm, nie zasłaniać twarzy wielką grzywką. Wypuścić kilka pasm, nadać tej fryzurze lekkości i gwarantuję, że będziemy jakby odciągać uwagę od tej części, która nas drażni, która nam się nie podoba. Bardzo rzadko teraz widzę, że dziewczyny wybierają te upięcia do góry, bo jesteśmy przyzwyczajone do takiego widoku bardzo gładkiego, bardzo wylizanego koka pączka na czubku głowy, a no obecnie można to też jakby śledzić na Instagramie, w internecie, bardzo dużo takich luźnych koków, ale z takim bardzo kontrolowanym nieładem. Tak jakby pomagał nam wiatr przy czesaniu. Widać, że ten kok jest stabilny, ale te pasma ponarzucane delikatnie po wierzchu, można się bać, że one odpadają w trakcie tańca. Zazwyczaj tak, zazwyczaj po jakimś czasie odpadają. Na szczęście są różne lakiery i do tego utrwalania tych pasm też używa się takich dość mocnych lakierów, dość mocnych produktów. I to też odciąga uwagę od tej naszej dolnej części ciała. Duże czoła warto przesłonić grzywką, ale znowu też trzeba odpowiednio dobrać proporcje. Czasem na bok, czasem taką bardzo delikatną firanką, a czasem tak naprawdę podnosząc jeszcze fryzurę nad głową, nad czołem, jeszcze wyżej, bo rozbudowując górną część fryzury, automatycznie zmieniamy proporcje odległości w takich miejscach. Paradoksalnie najwięcej krzywdy można sobie zrobić z kokiem niskim. Proszę, wydawałoby się klasycznie i dokładnie. Najprostszy. Ale bardzo ważne jest umiejscowienie tego koka. Część dziewczyn boi się mieć go bardzo nisko nad karkiem, bo im się wydaje, że jak czochrają nim o szyję, to on się zaraz rozpadnie, albo mają uczucie czegoś przyklejonego do karku, ale wtedy nam to pozwala bardzo ładnie zaokrąglić na przykład tył głowy, gdzie mamy taki, jak na tych wszystkich rysunkach, bardzo, bardzo ładny, wysklepioną tą część. Nie jest ta głowa taka płaska, kwadratowa wręcz, tylko wszystko się nam ładnie zaokrągla. Albo często, to też jest taka, myślę, tendencja sprzed 10 lat, gdzie koki się upinało tak jakby między uszami. I to nam robi taką głowę od boków takiego romba, że mamy najdalszy punkt, to jest nos, a z drugiej strony kok. I robi nam się takie płasko, pociągłe głowie i nie dodaje to nikomu uroku. Jedną z częstych wad, którą widzą dziewczyny u siebie, to są odstające uszy. Najprostszym rozwiązaniem zdawałoby się jest narzucenie włosów na te uszy, ale tu znowu mamy efekt rombu, czyli wąska głowa, wąska twarz i szeroka oś ta na wysokości uszu. Poszerzamy jeszcze bardziej, rozciągamy tą linię. A czasem wystarczyłoby schować włosy za uszy, a delikatnie po prostu poszerzyć tą część nad uszami. Tutaj żeby też, wyrównać proporcje. Żeby wyrównać proporcje. Z pomocą przychodzą nam też tutaj cuda techniki, jak takie specjalne naklejki silikonowe, którymi można przykleić małżowinę uszną do tej części za uchem skóry. No rany, to wygodne jest? Nie wiem. Na szczęście nigdy nie musiałam próbować, a akurat moje uszy mają inne wady niż odstawanie. Są za szerokie. To jakby bardzo pomaga zweryfikować, czy naprawdę nam uszy przeszkadzają. Bo dziewczyny, które stwierdziły, że je boli,
to jednak potem decydowały się na odsunięte uszy, ale bez już takiego zasłaniania ich. A niektóre dziewczyny po prostu odkryły nowe życie. I jakby na przykład rezygnowały w ogóle z zasłaniania twarzy jakimiś grzywkami, robiłyśmy gładkie fryzury po przyklejeniu ucha do głowy. To nie jest tak zupełnie na płasko, to jest około 2-3 mm odstaje wtedy od głowy to ucho. Czyli wygląda bardzo naturalnie, to jest przeźroczyste, nie widać tego. I trzyma się na głowę do 2 tygodni nawet, więc to proszę. Nie jest efekt tylko na sam ślub, ale i potem można i sesję obskoczyć, i pół podróży poślubnej, więc warto się zapytać o takie rozwiązania. Mm-hmm. Bo a jakie jeszcze super. Na przykład wady, czy też znamiona na twarzy mm-hmm. możemy fryzurą skorygować, zakryć? Szerokie czoło, wąskie czoło, również przez zbudowywanie i odkrywanie twarzy. Wyrównywanie proporcji, czyli jeżeli mamy okrągłą buzię, możemy ją wydłużyć. Jeżeli mamy bardzo pociągłą buzię, to możemy ją rozszerzyć, właśnie rozbudowując włosami na boki, czy robiąc loki. Taką niezbyt popularną wadą jest płaskie czoło, w sensie, że oś między nosem a czołem jest taka dość płaska, albo czasem nawet to czoło jest takie mocno wychylone do przodu. To bardzo się rzuca w oczy z profilu i kiedy w takiej fryzurze ktoś doda sobie grzywkę, no bo chce się zasłonić, nie chce pokazywać tego wkręśniętego czoła, to jeszcze pogarszamy sprawę, bo ta grzywka nam wychodzi na pierwszy plan i wychodzi, jakbyśmy mieli całą żuchwę, całą buzię cofniętą do tyłu. Wtedy też warto sobie gdzieś tam poodsłaniać tą twarz z przedziałkiem na boku, żeby nie dzielić wtedy twarzy na pół. O właśnie, przedziałek na środku to jest też taka fryzura, znaczy też taki element fryzury, który... Wymagający, czy nie? Bardzo. Osoby, które noszą przedziałek na środku, zazwyczaj dobrze w nich wyglądają, a osoby, które się zastanawiają, czy dobrze by im było w przedziałku na środku, a go nigdy nie nosiły, zazwyczaj wyglądają w nim źle, bo po prostu to jest takie naturalnie jakby się to gdzieś tam w naszej podświadomości układa. Po prostu przedziałek na środku wymaga bardzo symetrycznej twarzy, bo jeżeli przedzielimy sobie głowę na pół, to wszystkie nierówności, oko, brew, opadający kącik ust, wszystko będzie wtedy widać. No i teraz znowu pytanie, jak bardzo się lubimy. Jak troszkę mniej, w tym momencie bym zawsze odradzała ten przedziałek. Chociaż też miałam kilka panien młodych, które po próbnej fryzurze odkryły przedziałek na środku. Bo ja zawsze zachęcam, jeżeli się okazuje, że pasuje, no to jest tak naprawdę dość wyjątkowa sytuacja i warto wtedy pójść w ten przedziałek na środku. Ale no mówię, jest ryzykowny. Fajnym też zagraniem przy rzadkich na przykład włosach, to nie dotyczy się twarzy, ale z jakby samej fryzury i tego, że na przykład robimy przedziałek przy rzadkich włosach, to on się świeci. Jest taki bardzo mocno widoczny. I to wtedy przypudrujemy go trochę ciemniejszym kolorem, jeżeli mamy ciemne włosy. To też jest możliwość, ale tu musi makijażystka pamiętać, mm-hmm. bo no ja nie jeżdżę z pudrami, chociaż prawda jest taka, że jeżeli mam w torebce i widzę, że jest taki problem, to też uciekam się do tej metody, żeby przypudrować, bo często jest problem chociażby to, że jesteśmy opalone, a jak zmienię przedziałek, to on się świeci po prostu, bo nie jest skóra opalona. Jest biały, tak. Ale są nawet takie kredki do siwych włosów. Tak. Chociaż nadal wydaje mi się, że kredka do brwi, taka w sztyfcie, jest najwygodniejszą metodą, żeby ten przedziałek sobie tam zamarkować, ale po prostu zygzakiem wybrać przedziałek. Może nie takim, jak w Spice Girls były, czyli takie szerokie 2-centymetrowe pasma, ale taki na pół centymetra, na 2-3 milimetry, albo zupełnie wykonany po skosie, także nie wpada nam taka autostrada światła, jak ktoś patrzy od nas od przodu, tylko po skosie, zresztą ja też taki noszę, mimo że mam tych włosów sporo, ale nie lubię po prostu, jak się świeci i tak można sobie to zakamuflować. Mhm. A wracając do wyciągniętych pasm, o których mówiłaś, czy to nie jest tak, że one w pewnym momencie klapną i trochę wyglądamy na ulizane? Zależy znowu od włosów. Zazwyczaj, po pierwsze, mało osób ma te pasma. Jeżeli są długie włosy zapuszczane tak pieczołowicie, no to wtedy akurat na szczęście, z racji tego, że już nie jestem tylko stylistą fryzur, ale no, mogę się już chyba tytułować po tych kilku latach, pozwalam sobie, że jestem fryzjerem. No zawsze mam nożyczki ze sobą na ślubach i wszystkie pejsy obcinamy praktycznie w dniu ślubu, żeby właśnie nie wisiały takie długie makarony, bo one no, im cięższy ten włos, im dłuższy, tym mniej sprężysty. Jeśli osoba ma tendencję właśnie do poprawiania włosów, no to on też na pewno ulegnie zniszczeniu, ale sztuką jest w tym momencie dobrać odpowiednią grubość. Taką, która po rozprostowaniu nadal będzie wyglądała ok, a nie będzie wyglądała jak jakieś wypadnięte całe pasmo, nie? To jakby ani nie może być za cienka, ani za grubo. Co ciekawe, na zdjęciach zazwyczaj
więcej włosów wygląda lepiej, na żywo czasem te mniejsze porcje wyglądają lepiej. Więc też... Do zdjęć jeszcze dojdziemy za chwilę, a jak jesteśmy przy pasmach włosów, to chciałam zapytać o dopinane pasma włosów. Dużo pani młodych się na to decyduje. U niektórych wygląda to dobrze, a u niektórych wygląda to kompletnie źle. Jest katastrofa. Przykład Izabela Janachowska, która dzisiaj się sama z tego śmieje, prowadząca programy ślubne w TVN Style, miała doczepiane włosy i przez to, że padał deszcz, te włosy klapły i wyglądała jak zmokła kura. Sama o tym mówi. Ja też słuchałam tej audycji jej na temat jej ślubu. Problemem jest niedobranie, to, że jakby trudno jest dobrać doczepione włosy, które mają taką samą strukturę jak nasze. I właśnie w przypadku deszczu czy złej pogody, no one będą się zachowywać inaczej niż nasze włosy i wtedy może nastąpić taki jakby rozdział tych włosów. To głupio brzmi, ale no widać, które są naturalne, a które nie. Wiele jest firm teraz na rynku. Wiadomo, im droższe włosy niestety to będą te, które są strukturą zbliżone do naszych bardziej. Większość włosów jest indyjskich, one są troszkę grubsze, sztywniejsze. Ale tutaj tak, nie ma co przesadzać z długością, bo to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy przy jakimkolwiek wpadce, że długość włosów, dużo dłuższe włosy będą się zupełnie inaczej zachowywać niż nasze i to jest często widoczne przy lokach. Druga rzecz, włosy doczepiane, które doczepiamy, żeby mieć piękne loki, też warto przyciąć. Jeżeli mamy wypożyczone włosy, no to nikt nie będzie ich przycinał, ale wtedy warto sobie na przykład kupić swoje, ponumerować taśmy, które są przyczepione do głowy, żeby potem sobie je też przypinać w tej kolejności i dociąć je do fryzury. Wtedy te górne warstwy będą się ładnie wtapiać z naszymi włosami. I trzecia rzecz, kolor włosów. Kolor włosów jest bardzo istotny i też często kupujemy na przykład chłodniejsze kolory, bo są takie dostępne, a nasze włosy latem, nie wiem, po kilku zmyciach od fryzjera robią się coraz cieplejsze i jest taki no, sztuczny bardzo efekt z tymi doczepami. Ja wierzę w doczepione włosy, wierzę, że można je wpleść dobrze, wierzę też, że nie jest potrzebna ich aż taka ilość, jak jest w paczce, nie trzeba całości. Czasem wystarczy jedno, dwa pasma, żeby zagęścić nasze włosy. Wtedy mamy bardziej naturalny efekt, a przy rozpadnięciu się tych loków one po prostu nadal mają gęstość, a nie wyglądają jak firanka. Jestem zwolennikiem, myślę, doczepionych włosów. W większości przypadków rozwiązują problemy. Z drugiej strony do mnie akurat trafiają często dziewczyny z własną ilością włosów, taką, że mogłyby oddzielić przynajmniej ze trzy panny młode. I to jest odrębny problem, ale też dziewczyny z cienkimi włosami na pewno nie szłabym w metody inne niż ta metoda włosów na klipsach. One nie są na stałe, można je łatwo zdjąć. Można je zdejmować, można je używać wielokrotnie potem na imprezy, doczepiać do kucyka. Naprawdę to nie jest też takie trudne, można się tego nauczyć samemu, żeby sobie tylko doczepić gdzieś tam jak wychodzimy. Ale nie dałabym się namawiać na wszelkie takie trwałe metody typu przyklejanie na czy zgrzewy, czy jakieś ringi. Do tych metod jest dużo, ja jakby nie chcę ich wartościować, bo to nie o to chodzi, tylko o to, że wtedy jakby jest problem i z odbiciem tych włosów od nasady i z pielęgnacją, jeżeli ktoś nie nosi tego na co dzień, to też nie będzie się potrafił z tym obchodzić, więc łatwiej mi jest wyczesać z cienkich włosów fryzurę i sobie doczepić, gdy mi zabraknie jakichś pasm, niż walczyć z doczepionymi włosami takimi na stałe, no ale to też się da zazwyczaj. A gdzie takie włosy można wypożyczyć, bo zaczęłaś o tym mówić? Pierwszy raz o tym słyszę. No, to teraz będzie reklama, bo u mnie, w sensie ja swoim pannom młodym wypożyczałam znaczy, do tej pory. Znaczy to można u fryzjerów, tak? Niektórzy myślę, że doczepiane włosy wypożyczają, mają u siebie. Można też po prostu kupić w wielu miejscach w Polsce, w internecie, po prostu są dostępne, też coraz częściej w centrach handlowych. Można kupować na sztuki jakby te pasma, nie trzeba kupować całej paczki. No i ja polecam handel wymienny, czyli po prostu też na grupach ślubnych gdzieś tam podpytać, czy ktoś może nie ma na sprzedaż, bo to może na jakichś tam portalach to bym się bardziej bała, że nie wiadomo ile razy noszone są te włosy. Właśnie miałam pytać o te kwestie higieny. Można je normalnie umyć szamponem. Dezynfekcja raczej nie jest tutaj konieczna, aczkolwiek te metalowe elementy można sobie śmiało zdezynfekować płynem do dezynfekcji, więc to jakby nie ma kontaktu tak bardzo ze skórą, bo to przyczepiamy do nadtapirowanych pasm, więc myślę, że higienicznie. No i zresztą ja też je wypożyczam, więc też zawsze są myte, suszone, dezynfekowane te elementy metalowe.
nie popadajmy w paranoję. Też jakby ja mogę zaświadczyć, że no, tam się nic z tymi włosami nie dzieje, bo widzę, komu przyczepiam i w jakim są stanie. Jeżeli byłaby sytuacja, że ktoś, no, jest podejrzenie, że coś tam się może dziać z tą głową, no to wtedy proszę o kupienie własnych. Raczej można, myślę, poszukać używanych. W grupach używanych. Mhm. No bo nie jest to mały koszt. Włosy to jest od 150 do 270 zł za paczkę. Sztuczne, nie naturalne. Naturalne. Nie. Naturalne. Bo, to jest ważne. To w żadnym wypadku nie sztuczne. W sensie w drogeriach można sobie kupić kucyki i tak dalej, takie przedłużane doczepki, ale te włosy zupełnie inaczej wyglądają niż naturalne. Jak się doczepi do naszych włosów, to tamte wyglądają po prostu jak plastikowe, bo są plastikowe, a te są naturalne. Takie normalne z człowieka. Dla niektórych to jest straszne w pierwszym kontakcie, zwłaszcza jak otwieram szafę, a tam cała szafa włosów, ale no do przeżycia. Panowie zawsze bardzo sympatycznie reagują, jak muszą to wyciągać wieczorem. Dostaję czasem SMS-y z minami panów i garściami włosów, także jestem pierwszą kobietą, o której myślą w noc poślubną, jak muszą rozpinać fryzury. Jak mogłaś to zrobić? No ale perugi przecież też są z naturalnych włosów. Dokładnie. Robione. Welon i mucha. Wracając do włosów naturalnych, ale już na naszej głowie. Fryzury ślubne dla długich, średnich i krótkich włosów. Okej. Najlepsze do wyboru, z jakimi mogłybyśmy sobie poradzić i też dobrze w nich wyglądać. Okej. Przede wszystkim, kiedy mamy określoną długość włosów, z pomocą fryzjera wskazałabym sobie inspiracje już na próbie, których lepiej nie podążać za nimi, a te, za którymi powinniśmy, które powinniśmy śledzić. Mianowicie dziewczyny z długimi, gęstymi włosami od razu powinny odrzucić myśl o bardzo drobnych, bardzo ciasnych upięciach, bo czasem jest to do wykonania, zależnie tam od tego, jak te włosy pracują, ale zazwyczaj no, to upięcie będzie swoje ważyło i miało pewien rozmiar. No, nie da się tych włosów skoncentrować ciaśniej niż tak jak sobie zapleciecie nawet, nie wiem, takiego kokbałagan na gumce gdzieś tam, no to jest też pewna ilość włosów i zmniejszenie ich jest bardzo trudne. Można to zrobić, ale też no, nie na każdych włosach, więc jakby wtedy dość duże koki takie tak zwane greckie upięcia, czyli na bazie loków, jakieś kaskadowe podpięcia na bok, przepięknie się prezentują przy odpowiedniej gęstości, a jak nie ma gęstości, to możemy ją wspomóc wszelkiego warkocze wtedy rodzaju, nie? Bo loki bardzo skracają długość włosa, więc ten włos długi nam jest potrzebny. Najlepiej jak on jest właśnie gdzieś tam pospinany, że to jest właśnie te kaskadowe upięcia, a nie puszczone loki, bo też ten włos jest bardzo ciężki. Więc przy głowie będą się nam robiły proste włosy, a jak je pospinamy gdzieś pomiędzy na kolejnych centymetrach w dół, że tak powiem, to coś powinno ładnie trzymać. Najprostsze, najlepsze włosy do czesania, najlepsza długość to jest taka mniej więcej do połowy łopatek. Największą ilość fryzur możemy z tego tak naprawdę uczesać, zależnie od gęstości, ale no to nam daje bardzo dużą dowolność i najmniej problemów, bo jakby są wystarczająco długie, jeżeli są cienkie, żeby oszukać, jeśli są gęste, a w miarę tej długości, to też nie mamy problemu ze schowaniem końcówek. I tu naprawdę można wszystko. Przy włosach krótkich i jako krótkie włosy przy czesaniu upięć ślubnych mam na myśli włosy od żuchwy do ramion. Tu możemy też całkiem sporo, ale tu byłabym ostrożna już wtedy z dodatkami, bo nawet jeżeli uda nam się upiąć z nich koka przypominającego koka z włosów dużo dłuższych, to on będzie bardzo lekki i nie możemy za bardzo szaleć z dociążeniem go grzebieniami, jakimiś welonem, kwiatami. Tu trzeba być bardzo ostrożnym i też dobrze dobrać proporcje tych ozdób. No. Bo jeszcze to zostały bardzo krótkie włosy, no ale tu zazwyczaj dziewczyny po prostu to już zależy od samego cięcia, nie? Tutaj strzyżeniem, że tak powiem. Fryzjer robi fryzurę. Można wtedy się bawić dodatkami na wszelkich opaskach albo spinkach. I zastanowić się, czy je ułożyć inaczej niż na co dzień? Tak. Ale tutaj no jakby ja nie bardzo mam możliwość pokazać, co potrafię wtedy, nie? Bo mówię, od żuchwy.
Idźmy do kolejnego podziału. Włosy proste i włosy kręcone. Mhm. Jak tutaj z tymi rodzajami włosów sobie poradzić? Jedne i drugie włosy mogą być w odmiennej formie, teoretycznie. Wydaje się, że proste są łatwiejsze do ogarnięcia, bo faktycznie wiele można z nimi zrobić. Natomiast dziewczyny proste, ale podatne. Ale są też proste włosy, które moje na przykład włosy są, wyglądają na w miarę proste. Ale moje włosy są oszukanie proste, bo ja je po prostu wyciągam na szczotkę, a normalnie mam, powiedzmy, że to są morskie fale, tak? Ale ja nie lubię tego stanu. Dla mnie wyglądam po prostu jak skrzyżowanie mopa z jakimś owczarkiem polskim. Więc ja takich swoich włosów nie lubię, ale one są idealne do czesania, bo właśnie mogę je i zakręcić, i wyprostować, i one będą zostawały w takiej formie. Włosy bardzo kręcone. Często dziewczyny mówią, że są problematyczne. Raz, że jak idziesz ulicą, to wszystko w niej się łapie, tak. I w nich zostaje. Dwa, że no trudno jest z nimi coś zrobić. Bardzo trudno jest zmienić ich kształt, bo one bardzo chętnie wracają do swojego kształtu, a wszelkie próby na przykład wyprostowania kończą się jakimiś dziwnymi zagnieceniami. Da się, no oczywiście, że się da. No, sprzęt, technika pomagają nam w tym, ale tu osoby z kręconymi włosami muszą pamiętać, że na przykład wszystkie odstające włoski, które gdziekolwiek się odkleją, będą się za chwilę znowu skręcać w sprężynki. I możemy zyskać efekt pudla. Pudelka. Tak, ale to jakby ogólny zarys fryzury będzie gładki, więc myślę, że na te odstające to te dziewczyny czasem mogą nawet tego nie zauważać, bo na co dzień mają na tyle jakby te włosy gdzieś tam spuszone, kędzierzawe, że te pojedyncze włosy, które mnie by doprowadziły do szału, pewnie dla nich to jest bardzo do akceptacji. Czy warto tu faktycznie się siłować i prostować swoje włosy, czy lepiej zostać przykręconych i pomyśleć, jak je na przykład upiąć? Ja stosuję albo podkręcić dwie te techniki. Loki. Jeżeli ten lok jest zadbany i dziewczyna faktycznie jest świadoma tej swojej pielęgnacji włosów i te włosy są sprężyste, błyszczące, to zazwyczaj zostawiam je takie i staram się po prostu nawet tak naprawdę bez rozczesywania tych loków upinać je do kształtu, który chciałabym osiągnąć. Albo jeżeli są niestety takie jeszcze niewykształcone, powiedzmy, te loki, jeszcze nie do końca zadbane, po prostu staram się oszukać i nadać im teksturę pożądaną lokówką, a potem upinać. Ewentualnie no, rozprostować, wyczesać, wymodelować i uzyskać tą gładkość, o której też często marzą dziewczyny z kręconymi włosami. Za to proste włosy są bardziej problematyczne, gdyż zostają nam końcówki tych włosów często i one sterczą jak druty. Bardzo ciężko jest je schować. One no zazwyczaj nie chcą współpracować, są bardzo też śliskie, więc jest bardzo nasz słowiański włos taki jest? Nie, na szczęście nasz słowiański włos w większości jest taki miękki i podatny. To jest plus, ale wszystkie dziewczyny, to jest taka złota zasada. Jeżeli na co dzień masz problem ze swoimi włosami, żeby je ogarnąć, puszą się, falują, nie współpracują, to zazwyczaj jesteśmy w stanie z nich wyczarować piękną fryzurę, loki i tak dalej. Jeżeli twoje włosy na co dzień wyglądają dobrze, czyli albo masz bardzo kręcone, albo masz bardzo proste, nie sprawiają problemu w ogóle, nie wiesz, że to jest suszarka, bo po prostu schną na prosto i są gotowe do wyjścia, albo są pokręcone, no to do fryzury ślubnej, czy jakiejkolwiek fryzury będzie nam trudno zmienić ich stan, bo to znaczy, że one są bardzo mało podatne na czynniki zewnętrzne i no jest trochę zabawy z tym. Na pewno, jeżeli dziewczyna ma bardzo proste włosy, takie, tak się mówi, batowate, kiedy one są takie, czuć ten ciężar w ręce, no loki, fale, to raczej nie jest fryzura dla takich włosów. I mimo naprawdę wszelkich prób dokręcania, to też nie wychodzi. I tutaj żadna ilość lakieru nie pomoże. Jakby dolakierowywanie tych włosów lakierem nie wpłynie pozytywnie na utrzymanie fryzury. Mhm. Co można wpleść we włosy, dodać do nich? Tu jest bardzo duża ilość obecnie ozdób do wyboru, no bo tradycyjnie możemy podzielić je na ozdoby biżuteryjne lub kwiatowe. Zacznę od tych drugich, bo na kwiaty jest trend od jakichś 3 lat, myślę, taki duży boom. Zaczęło się od wianków małych, potem się zaczęły bardzo duże wianki. I wszystko pięknie, bo to wygląda genialnie na zdjęciach i jakby, no, która z nas nie marzyła o ukwieceniu głowy półmetrowym wiankiem sterczącym we wszystkie strony, ale niestety on jest ciężki. On gniecie włosy. On się odgniata normalnie na włosach, więc jeżeli go chcemy potem zdjąć, no to będzie to widać, że coś tam leżało. Inna rzecz, że takiej średniej wielkości, już bez przesady, ale dość duże wianki ślubne,
są trudne do przyczepienia w ogóle do fryzury. To jest to, o czym mówiłam, że takie wianki można sobie pozwolić na nie przy długich i średnio długich włosach, kiedy mamy do czego tą bazę, do których możemy przypiąć. Ale zamiast dużych wianków teraz coraz popularniejsza jest taka biżuteria jakby kwiatowa z drobnych kwiatków gdzieś tam układanych misternie przez florystki. I tu są najprzeróżniejsze formy, na grzebieniach, kolory. Na przykład. Nawet nie, nawet na szpilkach po prostu układane, jakby przywiązywane, przyklejane jedne do drugich i to jest naprawdę tak ażurowa robota, ale do takich bardzo lekkich upięć, kiedy ja już prawie wsówki mam też tak malutkie, że wyglądają prawie jak igiełki, a co dopiero jak teraz ktoś mi przyczepi do tego grzebyk. No ten grzebyk jest po prostu za ciężki. Mhm. A tutaj na wsóweczkach delikatnych, albo nawet same te kwiaty gdzieś tam ja za łodyżki przyczepiam, żeby nadać, jakby zachować tę lekkość. No i nie tylko wianki. Wianki, półwianki, te wszystkie ozdoby na grzebyczkach. Grzebyczki się sprawdzają właśnie przy tych dłuższych włosach głównie, ale jeżeli mamy na przykład jeszcze welony, no bo zapomniałam o welonach, welon jest to też pewnie część tak naprawdę ozdoby, trzeba uważać na nagromadzenie grzebyczków. Ozdoba na grzebyczku plus welon na grzebyczku jest problem, bo grzebyczków w grzebyczku się raczej nie trzyma. I to jest zgrzyt. Można to rozwiązać właśnie tym, żeby welon był na kokówki takie, z takimi pętelkami. Mhm. Albo częściej ta ozdoba z kwiatów, żeby była wpinana wsówkami, kokówkami. Inne rzeczy, no to te ozdoby biżuteryjne, czyli wszystkie kamienie, błyskotki, droższe, tańsze, mieniące się jak szkiełka, mieniące się jak diamenty. Z ciekawych rzeczy, które też są używane do ozdabiania włosów, no to w tym momencie bardzo jest duża moda na pióra, mhm, wszelkiego rodzaju, chociaż zdaje się, że te pióra we włosach to tak tradycyjnie nie do końca. Nie wiem, czy to nie jest gdzieś tam ze starych wierzeń, że te pióra nie do końca przy ślubach. Pióra to ma być trend w ogóle na przyszły rok. Na przyszły rok. O trendach za chwilę też jeszcze porozmawiamy. Tak. Rzemyki wszelkiego rodzaju i coraz częściej widzę w inspiracjach. Mało dziewczyn się na to jeszcze zdecydowało. Naturalne kamienie, kryształy, te takie laski kryształowe w postaci jakichś koron, gdzie mamy taką jakby tradycyjną formę, tak, tej korony czy diademu, ale właśnie z tych takich bardzo naturalnych kształtów kamieni. No, to jest coś, co mnie osobiście bardzo, bardzo przypada do gustu. To jest też wyzwanie, bo z jaką formą na głowę to połączyć, jakie kształty, jakie tekstury wybrać do tego, ale jest to coś, co mi się bardzo podoba. No i niewątpliwie trzeba zawsze zwrócić uwagę na resztę biżuterii, żeby to się nie gryzło. I nie było za dużo. Tak. Na przykład. Fryzura ślubna, a zdjęcia. Czy tutaj są jakieś zasady, których trzeba się pilnować? Na zdjęciu zawsze włosy wyglądają na mniej włosów, w sensie mniej gęste, mniej obfite, mniej nastroszone, więc dobrze jest sobie ustalić z fryzjerem, czy to, co widzimy na zdjęciu, nam odpowiada, czy chcemy w tym stylu, bo czasem trzeba sobie spojrzeć na proporcje. Warto sobie zerknąć na przykład na włosy uniesione nad czołem, jaka jest odległość między brwi do czubka czoła i od czubka czoła do końca tych włosów. I nagle się okazuje, że uniesienie nad czołem, które nam się podoba, jest dłuższe niż nasze czoło, więc tak naprawdę to jest prawie, że irokez. Na zdjęciu wygląda świetnie, bo właśnie poprawia proporcje, ale na żywo często no, nie chcemy mieć tak wysoko podniesionej grzywki. I druga rzecz, koki, wielkości koków. To też warto sobie się przyjrzeć, że często koki niskie są wielkości drugiej głowy. I czy to jest źle, czy to jest dobrze. Niestety do niektórych tekstur, mówiąc o teksturze, mam na myśli taki obrazek, który nam się tworzy na tym koku, tak? Z loków, z fal, z przeplecienia, z warkocza, że jest gruby warkocz, to jest warkocz, cienki warkocz wygląda bardziej jak kłos. Jakby te tekstury też nie zawsze wyglądają dobrze, w zależności od wielkości tego upięcia. Wszystko zrównoważyć to powinien umieć fryzjer, ale warto właśnie podkreślić, które elementy nam się podobają i czy aby na pewno mają być w tym rozmiarze, albo czy na przykład podoba nam się cała fryzura i bierzemy ją taką, jak widzimy na zdjęciu, czy na przykład podoba nam się jej kształt, ale te loki na dole to no już niekoniecznie. Małe fryzury, takie bardzo skromne jakby koki, eleganckie, teraz są coraz bardziej popularne i one też fajnie wyglądają, ale to wymaga dopracowywania całości. Wtedy na przykład pójść w duże kolczyki i wtedy ten taki skromny teoretycznie koch, tak, musimy jakby równoważyć napięcie, nie wiem jak to nazwać, no tą ozdobność, tak, tego jakby każdego etapu naszego ciała, głowy, tułowia i jakby nóg. Welon i mucha.
wybierając kształty sukienek, zakładam, że tutaj jest na przykład prosta sprawa, sukienka, boho, wszystkie lekkie upięcia będą nam pasowały. Tak. No to mamy, to jest taka delikatna, zakładam, literka A, no i mamy bardzo szeroką sukienkę i syrenkę. Czy są jakieś zasady, którymi trzeba się kierować, mając te dwa rodzaje sukienek? Włosy przy sukienkach wąskich nie powinny przekraczać linii ramion. To jest ważne przy lokach zwłaszcza, że nie, żeby nie przesadzić, to jak takie są, jak jest rosyjska szkoła, gdzie te loki są rozciągnięte, bujne, szerokie, żebyśmy nie dociążyły za bardzo tej linii na wysokości ramion, żeby nie poszło to za szeroko, bo wtedy z jednej strony podkreślamy naszą talię, naszą smukłość, a tutaj sobie dodajemy tego ciężaru. No chyba, że chcemy. Chyba, że włosy to jest nasz atut. Może nie najlepszym przykładem, ale dość dobrym jest, chociaż, bo najpierw myślałam o pani Magdzie Gessler, że ona ma tą burzę loków, ale to jest z kolei odciągnięcie uwagi od sylwetki. Równoważenie, nie? Tych włosów. A drugi przypadek Cher, która jest bardzo wysoka, bardzo chuda i zawsze taka bardzo pociągła, a miała burzę loków też taką szeroką. Fakt, to są też lata 70., gdzie to było bardzo modne, ale też jakby zawsze te włosy przyciągały uwagę do góry, więc jakby musimy się zastanowić, jak to chcemy pogodzić. Przy dużych sukniach też jest ryzyko, że będziemy wyglądać trochę jak Beza, ale z drugiej strony kiedy indziej możemy wyglądać jak Beza, jak nie na własnym ślubie. Ja wiem, że to się źle kojarzy, ale z drugiej strony no to dużo jest jedyna taka impreza. No to jest naprawdę jedyna impreza, na której możemy tak pójść, no bo na studniówkę nie wypada. No warto, myślę sobie, zaszaleć. Moje te najbliższe koleżanki w większości są po ślubach i też właśnie mówią, że tylko chyba dwie poszły w te szerokie suknie, a reszta mówi, no można było iść. Jak poprawić samemu sobie fryzurę ślubną, albo jak ją zrobić? No bo są sytuacje awaryjne, kiedy nagle się okazuje, że zostajemy na lodzie, bo nie wiem, komuś coś wypadło, poważnego zdarzenia losowe, nasz fryzjer nie dojedzie. A to jest ważne, to co mówisz, fryzjer to też człowiek. Fryzjer może nie dojechać na ślub, to się może zdarzyć, nawet nie z jego winy, może być po prostu wypadek po drodze jakiś i nie dojedzie. Co zrobić? Przede wszystkim nie panikować. Mamy sporo czasu zazwyczaj do ślubu. Umyć głowę, wysuszyć, żeby te włosy wyglądały jak najlepiej. Zaczynając od tej sytuacji, co kiedy nie ma fryzjera, ja bym wtedy niewiele zmieniała. Zrobiłabym tylko, żeby moje włosy były w najlepszym możliwym wydaniu jak na co dzień. Jeśli czuję się dobrze w spiętych włosach, to poszukałabym jakiegoś kwiatka, wyciągnęła coś z bukietu, po prostu sprzepiłabym Messy Bana na czubku głowy i dodała tego kwiatka, niech odciąga uwagę od tego, co tam się dzieje. I poszłabym tak i nie pisnęłabym ani słowa o tym, że fryzjer nie dojechał, ani w ogóle nie komentowałabym fryzury, no bo po co nakierowywać ludzi na coś, co nie wyszło. Co do fryzur, które się rozpadają, dobrze jest mieć w tych swoich organizerach, często panny młode mają organizery takie te w toaletach, gdzieś tam przebiorniki, koszyczki ratunkowe. Dobrze jest tam wsadzić kilka wsuwek, kilka gumek, grzebień i lakier. Zazwyczaj te fryzury no, nie rozpadają się do zera, więc jeżeli mamy kogoś do pomocy, świadkową, bo samemu trudno jest, ale no świadkową, siostrę, to po prostu poprosić, żeby podeszła z tobą do łazienki, podpięła tam coś, co się rozpadnie. Jeżeli się rozpadnie dość mocno, no to starałabym się, i to też zawsze mówię swoim pannom młodym, że staram się tak upiąć górę fryzury, żeby ona była nieporuszalna, a jeśli dół się za bardzo poluzuje, gdzieś tam, no jak są modne te takie rozpadające się troszkę fryzury, gdzie te pejsy i pasma wypadają z tego koka, no to jest ryzyko, że ktoś to zahaczy, ktoś to pociągnie, albo to się na tyle obluzuje w tańcu, że no nie będzie wyglądać schludnie, to wtedy zawsze proponuję, wyciągnij te wszystkie wsuwki z dołu, rozczesz te włosy grzebieniem, spleć warkocz, porozciągaj w rękach, zapsikaj lakierem, zwiń w jakikolwiek kołton i powbijaj wsuwkami na nowo. To też była moja taktyka na mój ślub, bo ja miałam też doczepiane włosy i wiedziałam, że będzie mi gorąco, bo był sierpień, bo to jest też ważny aspekt, że jak doczepiamy włosy, to jest cieplej w nich i cały tył głowy po prostu nam się gotuje. I chciałam się uratować, myśląc, że no dobrze, doczepię, ale potem zepnę koka. Nie przewidziałam tego, że właśnie miałam bardzo dużo tych włosów doczepionych i nie byłam w stanie ich zebrać już po prostu. Musiałam po prostu pół fryzury rozczepić, żeby spiąć sobie je ciaśniej i wyżej. Ale myślę, że też nie ma co panikować i najważniejsze na tym dniu ślubu, to poza tym, że mamy już w końcu tego męża, to żeby się dobrze bawić i naprawdę uważam, że
No niedobrze, że się fryzura rozpadnie. Jeżeli się fryzura rozpadnie, dobrze jest zrobić zdjęcia tego, jak to wygląda, żeby mieć podstawę do rozmowy z fryzjerem. Tego się rzadko robi, myślę, ale warto jest po prostu powiedzieć fryzjerowi, że no stary, to nie zadziałało. Nawet już nie kłócić się z nim, nie domagać rekompensaty jakiejś, chociaż można by pewnie, ale no po prostu mu powiedzieć, bo możemy nie być świadomi. Jeżeli nikt nam nie powie, że coś tam się rozpada, jakaś technika nie działa, to nie będziemy tego wiedzieć. Ale też się nad tym nie skupiać po prostu. Więc jakby zawsze warkocz, zawsze kucyk, gumka i wsówki. Można popróbować samemu z wszelkiego rodzaju tutoriali dla początkujących. Awaryjną fryzurę mieć dla siebie. Awaryjną fryzurę mieć dla siebie. Mhm. Ja też staram się omawiać z panami młodymi właśnie jak ratować się, nie? Zawsze. Jakie są trendy we fryzurach ślubnych na 2020 rok? Kolejny sezon. Te trendy we fryzurach trochę się mieszają, bo tak naprawdę każda panna młoda jest inna, a co roku właściwie są te same pomysły w różnych stylach, bo no, na tyle panien młodych, no one się muszą powtarzać i muszą się gdzieś tam polaryzować. Myślę, że w tym roku z pełnym impetem na parkiety wejdą kucyki, bo są bardzo wygodne, praktyczne. Taki modowy dosyć element. Modowy, ale bo my chcemy być modowe. Jednak coraz więcej jednak panien młodych robi śluby z Instagrama i z Pinteresta. Stawiają na swoje. Plus ten kucyk naprawdę jest jedną z najwygodniejszych opcji i daje nam wiele możliwości, bo możemy go rozpuścić i mieć swoje ulubione rozpuszczone włosy. Możemy go zwinąć i mieć jakiegoś koczka. Ja też często proponuję pannom młodym, żeby do kościoła na przykład miały ten kucyk zwinięty w koczka. A potem rozpuściły sobie włosy, bo ten kucyk i jakby skręt zwinięty w koku pozwoli nam potem, żeby te włosy były pofalowane. Druga rzecz, wierzę, że już w tym roku, zresztą obserwowałam to i w zeszłym, coraz większą osoby przykładają uwagę do jakości wykonania tej fryzury, żeby właśnie ten tapir, który kiedyś tak straszy ludzi, żeby był wykonany poprawnie, żeby gdzieś te włosy nie były skołtunione, żeby to wyglądało czysto. Już w tym roku zawsze dziewczyny pierwsze zdanie to jest, żeby nie było za dużo lakieru, ale to tak naprawdę nie o lakier chodzi, tylko właśnie o ten efekt zewnętrzny. A lakiery są przecież matowe już teraz. Są matowe, są błyszczące, są mokre, które się używa w trakcie czesania, że tak naprawdę na koniec już rzadko kiedy się powinno psikać te włosy na koniec tak po prostu od góry lakierem. To właśnie niszczy ten efekt gładkości często. Myślę, że będzie powrót gładkich fryzur. W sensie nie takich zupełnie może koków hiszpańskich z równisieńkim przedziałkiem, ale ta gładkość z lekkim uniesieniem gdzieś tam z powietrzem pomiędzy pasami mami, to jest taka elegancja, a w połączeniu z naturalnością myślę, że to będzie bardzo popularna fryzura na przyszły rok. Czy to u góry kok, czy na dole, ale jakby samo to takie naturalne płynięcie tych włosów, nie w jakimś dziwnym kierunku pod prąd, tylko wszystko, żeby to było takie spójne, spokojne, nadawało tego sznytu pannie młodej. No i myślę, że dużo dziewczyn będzie się decydować na te hollywoodzkie fale w przyszłym roku. Jest tyle zapytań, jest tyle gdzieś tam inspiracji. Często jest to fryzura wykorzystywana przy sesjach zdjęciowych ze względu na to, że ją się po prostu lakieruje na blachę, tapiruje od spodu i ona jest bardzo trwała w taki sposób, gdzie się pozuje, a wiadomo, że chcemy to, co jest na zdjęciu przy sukni ślubnej zazwyczaj. Myślę, że będzie mały odwrót od warkoczy. Ale one zawsze są nieśmiertelne i zawsze gdzieś ten element warkocza jest wplatany w te fryzury. Także to są takie moje typy, czyli kucyk, czystość, gładkość, ale to taka naturalność, no i fale. A to bardzo trudna fryzura do wykonania, więc zobaczymy, jak będzie. Jest wyzwanie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Katarzyna Marlewska, Zaczarowane warkocze, fryzjerka, stylistka fryzur z Poznania, była moim gościem. Dziękuję Wam i do usłyszenia następnym razem. Welon i Mucha.